czołem uśmiechniętej Polsce, witam was w kolejnym odcinku z moda Novum Vexillum jako Unia Europejska. Tak, była pewna przerwa w serii, w głównej mierze spowodowana tym, że byłem bardzo zajęty i nie miałem kompletnie czasu, a pogoda w tym nie pomagała, dlatego że ostatnie gorące dni po prostu powodują to, że nie da się wytrzymać i człowiek nie chce nagrywać w totalnym gorącu. Więc jako, że teraz pogoda się nieco poprawiła, to rozpocząłem nagrywanie. I tak sobie pomyślałem, co tak w sumie musimy teraz zrobić, bo oczywiście mamy tutaj piękną Unię Europejską i w ogóle, ale by się przydało jakoś pociągnąć dalej serię. I oprócz tego, że trochę porobiłem poza tym, ponieważ wreszcie ogarnąłem flotę. Tak, mamy naszą potężną flotę. Mamy też tutaj jakieś statki, które nam zostały nawet nie wiem skąd, ponieważ wydawało mi się, że większość z nich powysyłałem. Więc sobie wysielamy je do odpowiednich... Okej. Do odpowiednich flot. Tutaj się chyba tak, tutaj się reszta już floty łączy. Więc w tym odcinku zapewne już dołączymy do Rosji, dlatego że to jest jedyna rzecz, która nam tak w głównej mierze pozostała. I też oczywiście mamy problem z war supportem. Szukałem jak to rozwiązać, niestety to jest powodowane tym, że nie mamy decyzji do zwalczania minusów. Czyli dopiero po wojnie się nam uda, po czym jeszcze trzeba będzie poczekać. Więc tak, no nie jest to najlepsza sytuacja. W takim razie też, jako że Rosja jest w wojnie z tutaj tymi gośćmi, to byśmy sobie rozstawili tutaj fronty, tylko że widzą, że aj aż tak bardzo nie chcę z tego zrobić, więc będziemy musieli to manualnie totalnie zrobić. Więc wszyscy tutaj do tego portu. A czy mamy nadal ten duży rozkaz? Tak, mamy nadal ten duży rozkaz. Więc reszta... pytanie jest, czy wy jesteście marionetką? Nie, nie jesteście, chociaż... raczej jesteście tutaj. W ogóle co to za ideologię, którą macie, bo tak kolor nie rozpoznają. A, reactionary. Więc na razie to jest tyle, co możemy porobić. Może w tym odcinku jeszcze oczywiście zaatakujemy NATO, bo wygląda na to, że... uwielbiam ten żartyk. Wygląda, że oni w sumie... jakbyśmy mogli zobaczyć ich wojny. Wojny NATO. Która to jest wojna? Trzecia wojna światowa jest pomiędzy Japonią a... Koreą. Ciekawe. Turkish European Third World. To jesteście wy? NATO przeciwko... A w sumie i tak. To jest Wielka Brytania. I to jest Wielka Brytania. Okej. Okay. Czyli w głównej mierze musimy podbić Wielką Brytanię i to będzie koniec tej wojny. Dobra. W takim razie możemy już rozstawiać sobie dywizje na odpowiednich granicach. Was jest mało, zapomniałem, że jak tutaj nam armię strasznie porąbali, więc no tak, mamy te problemy. Ogólnymi problemami też jest produkcja, ponieważ musimy wyprodukować te 10 tysięcy lekkich zmechanizowanych, a nasz trade aż tak bardzo nie pozwala na to. Okej, jesteście już? Okej. Więc tak, tutaj... a... podoba mi się, że akurat o jedną prowincję. Więc tutaj część. Tutaj też byście się przydali. Okej, okay. Pójdzie. Tutaj mamy jakiś rozkaz. Więc połowa też. A nie, nie możemy. Bo płyną już. Okej. Okay. I wydaje mi się, że jeszcze możemy połowę dać tutaj. To chyba by były wszystkie porty. W takim razie możemy już ustawić tutaj tą armię, żeby rozpoczęła. Też zmodernizowałem sobie, przypomniałem, ale to było dawno temu. Zmodernizowałem sobie czołgi i teraz prawie wszystkie dywizje, które miały kłonkę czołgów, to tak naprawdę czołgi.
Tak, okazało się, że to była jakaś dywizja zmechanizowana. Okej, okay, wreszcie mamy tego, więc możemy dać. I to było ostatnie. Okay. Logistic Wizard było lepsze niż więcej slotów. A możemy się zgodzić. Więc poczekajmy sobie na ten cel narodowy i w międzyczasie możemy sobie tutaj porobić rzeczy. Przydałoby się też zobaczyć, który samolot jest od bombardowania morskiego. Dlatego, że to byłoby bardzo, ale bardzo przydatne w przyszłości. Okej, tutaj mamy jakąś decyzję. Bardziej szukam decyzji, które naprawdę mogą nam pomóc z war supportem. Ale chyba nie ma takich tutaj już. No. Chyba nie ma. Więc musimy poczekać. Insufficient. Aha, okej. Okay. Więc dołączyliśmy do frakcji. I jakiej jesteśmy frakcji? A, frakcji rosyjskiej. Czyli teraz. Tak. Rosja zajęła Europę. No. Okej. Okay. W takim razie to oznacza, że możemy dołączyć do tej wojny. Dajmy jeszcze połowę tutaj, tej dywizji, szybko. Możemy dołączyć do tej wojny, jeżeli jesteście tylko w tej wojnie. Tak, jesteście. No a więc możemy dołączyć. I poczekajmy chwilę. Okej, okay, już jest. Więc... O, widzę, że Istanbul pada bardzo szybko. Okej, okay, zajmijmy to i... Tak, to bardzo szybko zostało zajęte. W głównej mierze problem jest taki, że oni chyba nie mają kontaktu, a jeżeli mają, to właśnie taki... To kompletnie mały, więc... więc to trochę słabo im wyszło. Okej. Okay. Tutaj już możemy. Tutaj się bawimy pomiędzy tymi, więc trochę słabo. Nie. O, masz los. Ile my tu dostaliśmy? To jest podstawki, więc dlatego się pojawiło nam te decyzje. Dobra, więc możecie też atakować. Widzę, że z łatwością się przybijamy. A teraz tylko cieśniny tutaj mamy, no to... A, no to to jest taka typowa wojna, której nie musimy się aż tak bardzo męczyć. Też samoloty mamy rozstawione, tylko że oni wygląda na to, że mają ich sporo. Wydaje mi się, że po prostu lotnisk tutaj nie jest aż tak wiele. O, nie uda nam się przebić. Czy jakiś opór robią? Okej, okay, co my nie możemy wystawić? Chyba dywizji pancernych. Okej, okay, tutaj część z... Bierzemy w takim razie. O, akurat nie tej armii. Ale widać, że już przełożyli te dywizje i teraz są problematyczne. No, trochę tych jest dywizji sporo. Ale jak tam bitwa w powietrzu? Jesteśmy w miarę na równi. Macie normalny rozkaz. Okej. Okay. I w Istanbule nam się udaje ich przebić, ale szybko wracają. Tak jest minus. Dobra, póki co wykorzystajmy cały nasz teren, to przejście znowu będziemy musieli robić. Tak, będziemy znowu musieli. W takim razie... W takim razie wielka... Tutaj wielka... Budowa kolei... O nie... A myślałem, że już zaatakujemy na to, bo w sumie jesteśmy na dobrej pozycji. Dobra, już tutaj mamy piątki podłączone, więc tylko wyślimy rozkazy na górę. I powinno się budować te...
Daje im się wepchnąć? To niedobrze, to niedobrze. Czy się teraz jeszcze ruski dołączyły, to jeszcze gorzej nam wychodzi. I akurat atakują tą prowincję, co chcemy wbudować na niej. Więc raczej na niej nie wybudujemy tego. Musimy wybudować z tyłu. Ale akurat jest ona dosyć dobrze broniona, czyli kilka miesięcy czekamy na to, żebyśmy teraz mogli mieć zapasy. Super. Tak, znakomicie. O, możemy zrobić... zakończyć ten projekt. To bardzo chętnie bym zrobił i chyba też zabiliśmy... Nie, tym razem nie zabiliśmy swoich fabryk. To jest zawsze fajnie, kiedy się nie zabija swoich fabryk i można nadal coś produkować. Okej, co tam macie jeszcze, Rosjanie, bo macie kolejne... A, to jest wojna z tymi. Jesteśmy już w sumie, więc nie ma różnicy większej. Okej. Mamy jeszcze jakieś decyzje? Może jakąś starą? No tą. Nie wiem, dlaczego ją robiłem, bo ona nie jest jakaś taka mega dobra, ale... Ale dobrze, będziemy na razie robić inne. Czy tutaj wszystko jest? Wygląda na to, że jest najbardziej. Yes, sir. A tutaj nic. Raczej statki nam zostały, tak. To, co myśleliśmy, że nigdy się nie stanie, czyli zaczęliśmy badać statki. Wow. Naprawdę nigdy nie sądziłem, że będziemy je badać. Okej. Okay. Czyli skończyło się na tym, że w sumie nic zbytnio nie możemy zrobić. Nie będą nas atakować. Jak to wygląda z tym? Mamy Istanbul, mamy dobre zapasy. Tutaj mamy słabe, dlatego że nasz sojusznik tutaj wszedł. Możemy to dać. Co to było za flaga? Teraz się zorientowałem, że to był dom i flaga. Co to było? Okej, okay, to wygląda na... taki morski. No, wygląda to na morski bombowiec, więc może to w przyszłości będziemy robić. Na razie sobie lepsze statki poróbmy. Okej, już się nie, tutaj nie walczą, ale i tak musimy poczekać na zapasy. Aha, czyli wyrzucili nas z frakcji. Jesteśmy z nimi w wojnie, ale wyrzucili nas z frakcji. A, super. Uwielbiam to. Czyli jednak sojusz rosyjsko-unioeuropejski nie był dobrym pomysłem. Tak. Tak, niemieccy politycy nie wiedzieli, kim tak naprawdę jest Władimir Putin. Okej, okay, co to jest? Invite to faction request from... Ale możemy dołączyć to... możemy to łączyć do Chin. Okej, okay, wygląda na to, że wszyscy zaczęli stąd, żebyśmy dołączyli, tylko że nas wywalają po pewnym czasie. To mi się bardzo podoba. Okej, okay. Wow, jeszcze jesteśmy na bieżąco z tymi badaniami, to jest naprawdę, naprawdę bardzo dziwne. Okej, okay. Nadal mamy mnóstwo tego do budowy. W głównej mierze dlatego, że teraz stracimy to. Zastanawiam się, czy tego nie usunąć w normalnej piechocie, bo by się nam przydało trochę... To nie jest normalna piechota. To jest nasza normalna. Bo się przydało, żebyśmy mieli jednak trochę tego. Jak to wygląda z organizacją? Wygląda dobrze. Możemy sobie zwiększyć to i... Możemy sobie na przykład ostatni dać jako ten haubice. Jak to wyjdzie? Oprócz tego, że one będą mieć super soft attack. Macie tutaj jakieś? Nie, nie macie. Radamy na razie tak po jednej haubicy. Żeby być na bieżąco.
Ale okazało się, że jak to zmieniliśmy, to... to już nawet nie mamy problemu z tym. Dobra, możemy to dalej kontynuować. Okej, okay, czyli rozwiązaliśmy problem naszego wojska. Wystarczy było przywrócić ciężarówki. Ale mamy chyba małą produkcję ciężarówki. Dobra, nie, nawet jeżeli mamy małą, to jest ich tak dużo, że nie ma różnicy. Okej. Okay. Jeszcze ulepszmy naszą broń. Jeżeli możemy, mamy w ogóle... mamy już 2 miliony karabinów, okej. Okay. Myślę, że jest to wystarczająco. Okej, zaatakowali nas dlatego, że organizacji nie mamy, co jest zrozumiałe. Co ty tam masz? A, masz to, ale nie możemy nic zrobić. Okej, wyłączyli nam Landlist, znakomicie. Okej. Musimy poczekać w sumie w głównej mierze na ten punkt zaopatrzenia. Jak to wygląda z tym? Zmniejsza się? Jest różnie. Okej, okay. Ile to jest? 10. O, to jeszcze. Nie jest też aż tak bardzo daleko, ale nie jest też tak blisko, więc tutaj poczekamy. Okej. Okay. A, to jest nasza... nasi Marines. Więc wyćwiczcie. Albo... zostawimy was tutaj i zmienimy wam kolor, bo coś ten mod jakoś psuł kolory. Możecie ćwiczyć? Nie. Nie ćwiczcie. Naszym zadaniem będzie przekroczyć tą cieśninę i ale mocno nas atakują. Tak mocno, mocno. No, mamy już zaopatrzenie? Mamy już zaopatrzenie. Dobra, czas na atak. Więc... jak to wygląda? Jakoś nie widzę różnicy. Na pewno naszych Marines nawet nie ma w walce. O, jest, weszli. Jej. Ale im ciśnie organizację. Przejęliśmy jedną prowincję. Nice. To było coś, co... chcielibyśmy, a z drugiej strony, co w sumie jest małym plusem. Ogólnie to mają dużo myśliwców. My powinniśmy sobie jeszcze trochę dorobić, ale wygląda na to, że się przebiliśmy. O nie, chyba nas wypchnęli, czy nigdy tutaj nie byliśmy? Chyba nigdy nie byliśmy, więc okej, okay, nie ma różnicy. Okej, okay, czyli przebicie się przez jeden front. No i teraz się udaje nam przebić przez kolejne. Nice. Czy jeszcze jesteśmy tutaj? Nie, jeszcze nie. Musimy poczekać chwilę. Okej, okay, ukrążyliśmy dosłownie Istanbul. Teraz niech nabiją trochę tutaj doświadczenia. A przydałoby się później medale rozdać. Ogólnie to dopiero teraz się zorientowałem, że jeden z takich medali dla każdego kraju to jest Virtuti Militari, czyli że w każdym kraju, który nie ma własnych medali, można dostać Virtuti Militari. Tak. Więc o, już atakują, więc możemy im pomóc. Jej. I nasze dywizje mogłyby dołączyć do tego rozkazu. Okej, okay, co tutaj? Nigdy nie było to jakoś... to jest coś takiego, że w sumie my mamy dużo tego, ale nam po prostu zabiera. Zabierają te, więc nawet nic nie możemy porobić z tymi... z tym stabilnością, żeby mieć setkę. Okej. Okay. W sumie nie mają portu, więc... a wy? Dobra, chyba zrobimy po prostu taki... ten front marszałka. Już był. No i przejęliśmy Turcję. Dobra. Czyli co, Turcja dołącza do Unii Europejskiej? Jej. Czy tutaj ktoś ma klejmy? Kurdystan ma. Okej, okay, Kurdystan dołączysz do Unii Europejskiej. Jej, tak. Mieliśmy rozszerzenie.
te całe, wiecie, rozszerzenie tureckie. Więc tak, teraz odcinkowo zostało już mało czasu. Więc myślę, że powoli zacznę się szykować na wojnę. Przydałoby się na pewno trochę dostać tych całych, jak to się nazywa, ulepszeń do tego, więc to pewne pomiędzy tym odcinkiem a kolejnym będzie pewna chwila przerwy, żeby odetchnąć dla mnie, a żeby przygotować armię, bo mamy, ona wygląda na to, że jesteśmy na dobrej pozycji, tylko że musimy sobie trochę ją przygotować. Jeżeli chodzi o aliantów, to alianci, mówiłem, no to Wielka Brytania. Dobra, więc szukajmy tego rozkazu z tymi desantami, więc to 92 dni, no to będę musiał poza odcinkiem, bo 92 dni to jednak sporo czasu. Też w międzyczasie sobie robimy lepsze statki, jak już badamy na tym, o, Harrier z tego, z lat 80. No. Więc w międzyczasie sobie zwróćmy się na takie rzeczy. My nadal jesteśmy w frakcji chińskiej, tak, nadal jesteśmy. Więc wygląda na to, że jesteśmy na wszystko przygotowani. Oni są w wojnie z tymi, więc zastanawiam się, czy nie warto byłoby najpierw tutaj wojnę z Japonią im pomóc. Dobra. Okej, więc jeszcze trochę poczekamy sobie. Najpierw sobie... Więc może zróbmy w takim razie desant. O nie, te świecące statki. Zróbmy sobie desant w takim razie na te prowincje. Za chwilę się tam dołączymy. Znaczy się za chwilę w następnym odcinku. Ale my najpierw chcesz sobie rozstawić te wszystkie dywizje. No tak, na pewno tutaj Skandynawia, aka Norwegia sama będzie potrzebna, ale są tutaj jeszcze takie różne punkty, gdzie stacjonują Brytyjczycy. No, przydałoby się jeszcze trochę armii, ale zanim to powstanie, to trochę poczekamy. Dobra, ale to było tyle z tego odcinka. Wygląda na to, że był jeden z krótszych. W kolejnych odcinkach będziemy oczywiście pomagać tutaj wszystkim naszym sojusznikom. Z wami Trahol. No to, cześć!